Cześć, witam ponownie w Asgard's Wrath. W ostatnim odcinku, słuchajcie, dotarliśmy aż tutaj. Pokonaliśmy jednego wielkiego przydupasa z ogromnym toporem, a teraz dobija nam się do drzwi jakiś kolejny gnojek. Chyba trochę większy, ale myślę, że z nim też damy radę. Mamy tutaj jakieś działo po prawej stronie. Z tego co zrozumiałem, będziemy je za chwilę obsługiwać. Zrobiliśmy sobie jeszcze tutaj krasnoludka. Akurat mieliśmy to co chciał, więc o tyle dobrze. I tu jeszcze u góry, tu już tego wam nie pokażę, ale była tarcza, którą wystarczyło strzelić łukiem i pojawiło się wyzwanie. Trzeba było rozwalić w tych miejscach 4 inne tarcze, bardzo proste do zrobienia. Nic tu chyba więcej nie ma, więc odpalajmy w takim razie tą machinę, jesteśmy gotowi, laska jest naładowana, kulki są, miecz jest, klapki też są na butach, na nogach, znaczy się, także jesteśmy gotowi. O kurczę, 3 wajchory. I który mam... Aha. O, tym możemy sterować. Lewo, prawo. Jezu, tam się coś wielkiego dobija. Wow, ale ekstra. A tym możemy strzelać. Wow. Ale bajer. Ta gra mnie nie przestaje zaskakiwać, naprawdę. A, już czaję, idą jakieś przydupasy. Dobra, jasna sprawa. Nie możemy im pozwolić dojść, tak? O kurczę, teraz tutaj. Ej, to nie takie proste. Dobra, trochę wyżej. O nie, biją nas. Kurczę, to jest taki tower defense. Mamy ich? Mamy, ale bajer. Jezu. Z olbrzymem. Zajebiste. No ale czy my mu coś zrobimy tym? Nie, stary, nie. O ty gnojku. Dobra, olbrzym pad. Teraz was. Teraz trochę wyżej. Nice. Jeszcze raz i w lewo. Niżej. Nice. Kurczę, ale mieli pomysłów, nie? Rewelacja. Jeszcze będzie więcej? No dawaj. Ciebie też załatwimy. Dostaniesz prosto w pysio. Okej, mówicie, idziecie tędy. A ja wam mówię stop. Ja pierniczę, tam jakąś machinę wojenną mają jeszcze. O. Shit. Wytrzymała jest ta balista. Dobra. Następna jedzie. Pewnie teraz 2 wyjadą. Dobra, balisty nie ma. O kurde, dwa olbrzymy. Nie, 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 źle. Ej, to nie jest takie proste teraz. Powiem wam. Cholera, środek. Nie. Nie. Zostawcie nas. Mamy to. Nie zatrzymacie nas. O, co nam zostawiłeś? Tak jest. Mamy to. You shall not pass! O. A, pudło. Używamy wszystkiego. Pełna moc. O. Nie! Jeszcze ciebie, gnoju. Nie. Puszczaj. Co to jest? Dostaniesz w pysio ręką swojego przydupasa za chwilę, jak tylko tu wejdziesz. Dobra, co teraz? Głowa. Możesz, ty gnojku. Znowu nas wyrzucili z ciała. I co? Będziemy się z nim nawalać znowu? Prawdziwy Gandalf. Ślepy, ale... Chłopie, ty jesteś Bogiem. Zobacz, co zrobiłeś. Kamień wiary. Rewelacja. Dzięki ci, Frodi. Loki, chłopie, nie uwierzysz, co się przed chwilą stało i kogo pokonaliśmy. Ale czekaj, zobaczmy jeszcze kodeks. Widzę, mamy aktualizację. Pewnie naszego wielkiego... Nie wiem, co to był, Jotun, olbrzym jakiś. Hellsbane. Nice. I może jeszcze zanim z tobą zagadam... Sprawdzę, czy mamy możliwe jakieś upgrade'y. O, siema tyr. Czekajcie, to trzeba po prostu zrobić. Tylko to chciałem. Dobra. Siema. Zobaczmy, zobaczmy. Czy naszego dziadka możemy jakoś ulepszyć? Możemy ulepszyć mu miecz. A zatem zróbmy to. W nagrodę, stary, za twoje wyczyny. To prawda, powinniśmy ulepszyć ci laskę, bo prawdziwy z ciebie Gandalf, ale... To była piękna akcja, co? Centralnie jak z Władcy Pierścień. Ale masz zajebisty miecz teraz, chłopie. Mega. No tego ci niestety nie mam jak ulepszyć. Strasznie dużo tych safirę 8-tirów jest potrzebnych, cokolwiek to jest. A może jakiegoś przydupasa, co? Też nam brakuje emerald. W ogóle tych emerald to nie widziałem jeszcze. No nic, no nic. Trzeba będzie pofarmić. Naszej dziewczynie też nie ma co ulepszyć. Krystal, ruby, skofum run. Trzeba by pofarmić stare lokacje. Dobra, ale zobaczmy co tam nam Loki powie. A czy mamy może te miecze? Nie mamy. Loki, Loki, chłopie, ale się działo. Cicho tam u góry. Ja też się cieszę. Tak jest, nie będzie zadowolona. Dobra, masz. Aczkolwiek ty coś kombinujesz, ty majstrujesz sobie Infinity Gauntlet, co? Jak Thanos. Ale masz. Spokojnie, już ci daję. I co? Teraz nas wyślesz po kolejny, co? Porozmawiaj z Heimdall. Dobra, do Heimdall chętnie pójdziemy. Cześć, piękna. Podobno masz do mnie jakąś sprawę. W końcu chcesz się umówić. Tak, daj mi swoje błogosławieństwo. Co? To wszystko? Ale liczyłem na coś... No dobra. Może to tymczasowo, to musimy się jeszcze rozkręcić, tak? Nie możemy się tak śpieszyć. Ale co ty nam dałaś w zasadzie? Bo nawet nie zauważyłem. A właśnie, może możemy sobie odpalić... No właśnie, mamy 11. One, słuchajcie, działają na stałe, więc... Szansa na to, że nam się nie zużyje broń. Ta przeciwników, którą podnosimy, tak? Ale to takie... Ja rzadko w sumie z nich korzystam. O, szansa na to, że towarzysze nie otrzymają kary do naszych stosunków. To ciekawe, bo... Ich chyba wystarczy karmić i właśnie pilnować, żeby nie umierali. Mi czasem padają, więc może weźmy to. Niech będzie. Czasem nie jestem w stanie tego dopilnować i nam leżą na glebie i potem jest smutno. Dobra, to mamy to. I może jeszcze któreś z tych... No, pas po menu mi zasłania. Co tu mamy? Przy niskim zdrowiu szansa na krytyki większa. My się rzadko będziemy utrzymywać na niskim zdrowiu. Szansa na natychmiastowe odnowienie kondycji. Jeśli zużyjemy pasek, to przy tych unikach. Przydatne by było. Szansa na krytyka zwiększona po zabiciu przeciwnika. Dobra, niech będzie to. Wzmocni nam nasze uderzenia, jak będziemy walczyć z grupami. No, ale to z czasem będziemy mieli wszystkie w takim razie. No, zostało jeszcze raz, dwa, trzy, cztery chyba. To wystarczy robić te wyzwania, pomścić graczy i będziemy... Nie, 5 tam zostało jeszcze, okej. Zobaczcie, że to wszystko jest związane z jakimś takim questem pobocznym. Jak porobimy nawet takie duperelki jak to, to coś tam dostaniemy. No i muszę znowu cię zostawić, ja wiem. Będziesz tęskniła. Cześć. A z tymi uszami nie przejmuj się, coś zrobimy. W razie czego są operacje plastyczne, damy radę. Dobra, to wracamy w takim razie. Na razie, chłopaki, na razie. Loki, ty jesteś za barem? Co ty tam robisz? Loki, halo, ty się czegoś boisz? O Boże, zaraz ktoś wparuje, tak? Tak jest, dajcie mi coś... coś pysznego. Co tu mamy? What the f... co to jest? Where to begin? Go on, try some. Serio? Muszę? Oko, tak mam zje... Nie, to ja może wezmę to. Okej. Nie, w porządku, wystarczy, już się najadłem. Jezus Maria. Wow. No matter. The old man will eventually die, like all of Midgard, and I will happily greet them all at the River Gjöll. Jesteś jego córką? My Brisingaman, where is it? Ooh, my dear Freya, daughter of Njord. Ha! Whatever could you be talking about? You know of the necklace's powers. You stole it from me and dared to harness its glamour for your army of undead. And if I did, my retribution will show no mercy. Papa. Holy shit. Loki, ja nie chcę nic mówić, ale ja bym zrobił jakieś badania, bo ona nie wygląda mi na twoją, wiesz, krew. To tak przy okazji, no, ale rób co chcesz, nie? Dobra, mamy jeszcze, no, z tą niewiastą pogadać, momento. A co nam się tak Heimdallr podświetliła? Dobra, porozmawiajmy jeszcze z tobą. Tylko widzę, że nam się kodeks też uaktualnił. Ależ ta gra jest piękna, cudowna, boska. Guardians of Asgard, Protector of Midgard, Wargames. No tak, Hela nie była zadowolona, że pokrzyżowaliśmy jej plany. Jej niespodziewana wizyta w Egirs Hall doprowadziła do konfrontacji nie tylko między tobą a nią, ale też pomiędzy nią a Freją. Lady Freya zniknęła jej coś tam, dobra, zaraz się dowiemy od niej pewnie o co chodzi. Jeszcze coś tam było, kurczę, nie przeleciałem niżej. Aha, kamień wiary, masz kamień wiary, okej. I mamy opisaną Helę i Freję, czyli boginię miłości, piękna. Dobra, co ty nam powiesz, Freja, kochana? Ale wiedz, że już jest ktoś w moim boskim życiu. Jest to Heimdall, ale zobaczmy, co nam oferujesz. Her little game did not rattle you, did it? Good. I implore you, you must investigate this matter for me. Hell's March on Midgard was definitely powered by Brisingaman. Please, even if you must go to the depths of Hell's March itself. Do this for me, and you will be justly rewarded. O! To zabrzmiało ciekawie. Ale wiesz co, tyle wina wylałaś, takie marnotrawstwo, dziewczyno. Dobra. Kawałek sera jeszcze przekąszę. I know she has my necklace. I'm sure of it. Are you brave enough to defy death? Oczywiście, że jestem taki odważny, żeby... Dobra, nieistotne. Tam się nam pojawiły jakieś plotki znowu. Znowu marudzisz, masz. Panowie, co tam plotkujecie? Jakieś nowe news. Szprachajcie. O, ho, 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 ho. Zgrywusy. Dobra, zobaczmy w takim razie te questy. Huhu, dobra, to mamy zrobione, ale tam zostało dużo pobocznych wyzwań. No i będziemy, słuchajcie, udawali się do Nilfheimu. Gdzie możliwe, że czeka nas jakiś nowy śmiertelnik, zobaczymy. Ale... ja tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy jeszcze sprawdzić teraz, wrócić może tam na te pierwsze tereny. O, Nilfheim. Mamy zupełnie nowy świat, ale rewelka. Zobaczmy, jak to wygląda tylko. River Shore. Fuhuhu, zupełnie nowa mapa, ale ta gra jest wielka. Dobra, ale wróćmy. Chciałem zobaczyć, czy może nam się odbugował ten quest Ingrid. To było tutaj. Tutaj żeśmy się zatrzymali. Chamber of Justice chyba. Okej, przenieśmy się tam. Okej, nasz aktywny bohater zostanie zmieniony na Ingrid. O to chodzi. Dobra, mamy byczka. A niech będzie byczek z nami. Ingrid, dziewucho, jak ja za tobą tęskniłem. Pięknie. Mamy swój magiczny toporek. Dobra, zobaczmy, czy teraz coś tutaj się stanie. Mamy łuk. O! No i działa! Rewelka. Zaczniemy sobie od tego. Szkurde. Dobra. Bierz go, byczek. Pięknie, ty masz przywalenie ładne. Ach, ale mam cela. Byczek go załatwi, pięknie. Dobra, następne przydupaski. Mamy szybko. Nie dasz mi rady, już znam te myki wasze. Co ja wziąłem? Strzałę? Masz strzałę. Pięknie. A weźmy sobie ten miecz. Ale jakoś inaczej go złapmy. Dobra, spalił się. O kurde. No to pięknie, co? Nie, 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 nie. Ach, jeszcze raz. Dobra, możemy go tak od tylca. No i przydałoby się uleczyć teraz. No to pięknie. Weźmy sobie oczko. Wzmocnienie. Jezu! I ciachamy cię. Byczek, bierz go. No, dawaj. Ty stary, ale ty mi nie padaj. O kurde. No dawaj swój atak. Jest. Dobra. Byczek, byczek, byczek. Znamy te wasze myki. Auć, auć, auć. Ale skubaniec. No. Pięknie. I teraz cię mamy. Gdzie mój topór? Aha, dobra. Dawaj te głowy. A, jedna. A, druga. Jaka gira. Złoto. Żelazo. Piąteczka, stary. Pięknie ci poszło. Jestem z ciebie dumny. No i co? I teraz tam coś pewnie będzie. Pewnie nam się to odbagowała kompletnie ta lokacja. O, widzę, mamy jeszcze wyzwanie. Weźmy te wszystkie surowce. Tu jeszcze. Metal. Tutaj. O, naszą sowę możemy zaraz wykorzystać. Fajnie. Dobra. Aha, jest nam potrzebna nasza żółwica. Działaj, Hulda. Miecz twojego brata, Ingrid. O. Ta historia jest wzruszająca. Nie no, bez kitu, te questy poboczne są fantastyczne. Dowiadujemy się troszeczkę z przyszłości, o przyszłości Ingrid, tak. Trzeba będzie jeszcze zrobić te Frodiego poboczne rzeczy. Ale zobaczmy na razie, co jest tutaj jeszcze. Chodź tu. I Zygid, jesteś nam potrzebna. Zrób nam... Wow, i co nam dajesz tutaj? Skrzyneczkę. Fantastico. Dziękuję pięknie. Ja myślę, że tutaj te pomszczenie już graczy to będę to robił chyba, wiecie, między odcinkami. Tam te nasionka się dostaje. Zawsze wygląda tak samo. To lećmy dalej w takim razie. Mamy już miecz, więc chyba mamy wszystkie, tak? Zabawki twojego brata, Ingrid. Zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze jest potrzebne. Lećmy dalej. No w końcu uda nam się chyba skończyć w takim razie to zadanie, które zaczęliśmy bodajże w odcinku 5, z tego co pamiętam. Coś wtedy się zbagowało, a może dlatego się to nie aktywowało, bo byliśmy jeszcze przed walką pierwszą z tym wielkim kolesiem dwugłowym. I dopiero potem, jak zawalczyliśmy z nim na arenie, w wątku głównym, dopiero to się nam odblokowało tutaj, co? Możliwe, że o to chodziło. Dobra, co my tu teraz mamy? O. On bad days we rode, seawater mixed with our blood, stinging our wounds. Ingrid, bo ty sprawisz, że się zaraz popłaczę tutaj. Dobrze, jeszcze jedna beczka dwie. Co my tu mamy? Przynieść Heidara do łodzi. Znaczy co, mamy jego prochy tutaj dać, tak? I jego rzeczy. Wow. A tu jeszcze mamy... Oj, weź te strzały. Chyba, że mam pełne. No dobra, to mamy jego miecz. Pewnie, że ci wybaczą. W końcu to twój brat był. Dobra, jego hełm. Z drugiej strony jeszcze... O, widzę, że będziemy musieli użyć się naszego orzełka. Dobra. Twoja butla i... No i twoje prochy, braciszku. Wow. Dobra, będziesz nam potrzebna. Będziesz nam potrzebna ty. O, muzyka. Czy ja mam podpalić tą łódź? Wow. No dobrze. Tylko, że potrzebuję zamontować strzały płonące, czy ja w ogóle mam. Powinienem mieć jeszcze. Mam. Dobra. O. Czy trafię pierwszy raz? Ta gra jest przepiękna. No zobaczcie, jaki quest poboczny fantastyczny. Jezu, to jest piękne. I mamy jakąś tarczę Ingrid specjalną. Czy mam ją teraz w ekwipunku? Zobaczmy. Mam! Elegancko. Dodajmy ją sobie tutaj. Wow. Która nam się chyba nigdy nie zniszczy. To jest wspaniałe w tych broniach bohaterów. No dobra, słuchajcie, fantastycznie skończyliśmy ten quest, który zaczęliśmy w odcinku 5. Może zrobimy tak, może w następnym odcinku zrobimy sobie jeszcze questy Frodiego, co? Zobaczymy, co on tam ma. Poboczne. Może na arenę skoczymy albo coś takiego, a potem sobie pójdziemy do Nilfheim chyba i poznamy prawdopodobnie nowego śmiertelnika. W takim razie tu się, moi drodzy, z wami żegnam i do następnego odcinka. Hej!